Cześć, witam Was wszystkich. Nazywam się Artur Szczepaniec. Oddałem swoje życie Jezusowi 1 stycznia 2016 roku. Przed nawróceniem byłem bardzo pogubionym człowiekiem. Dorastałem w ciężkim odrzuceniu. Urodziłem się tak naprawdę już z wytyczonymi przez moją rodzinę, przez moją mamę, wymaganiami względem mnie. Ja dorastałem z takim poczuciem, że ja nigdy nie będę taki jak moja mama. Że ona jest taka super, że i tak dalej, że zawsze jej dobrze wszystko się powodziło. Moja mama jest prawnikiem, jest człowiekiem światłym. Jest człowiekiem, który naprawdę poświęca się temu, co robi zawsze. I zawsze moja mama miała dzięki temu maksymalną skuteczność, więc z racji tego też, że jestem artystyczną duszą, to nie zawsze udawało mi się te wymagania z tym wymaganiom sprostać. Więc zawsze już wyrastałem z taką metką, że ja nie jestem taki idealny, że ja nie jestem taki, jak ona chciała. Nie mam takich osiągnięć w ogóle w swojej szkole, w swojej edukacji, takich jak ona miała. I tak żyłem do momentu nawrócenia żyłem z takim poczuciem, że zawsze po prostu jest ten margines, którym będę porównywany do niej, do innych ludzi. Przez całe dzieciństwo słyszałem, że jej dzieci, jej przyjaciół to są w ogóle tacy super, chodzą na jakieś olimpiady w ogóle geograficzne, zdobywają tytuły, a ty siedzisz po prostu i nie możesz zapamiętać na przykład innego wiersza na tam. Nie wiem, język polski. Więc akceptacji szukałem gdzie indziej. Nie mogłem znaleźć akceptacji w rodzinie, takiej pełnej, całkowitej, szczerej, że zaakceptowali mnie takim, jakim jestem, tak, mimo swoich mankamentów, że jestem kochany. No nie miałem w ogóle czegoś takiego. Nie miałem czegoś takiego. Mimo, że materialnie nic mi nigdy nie brakowało. Ojciec w Stanach przysyłał mi różne rzeczy, zabawki, ciuchy i tak dalej. Mama dobrze zarabiała, więc materialnie mi nic nie brakowało. Tylko brakowało mi jednej rzeczy, która była dla mnie najcenniejsza. Czyli akceptacja osób najbliższych. Z czasem, jak zacząłem dorastać, zacząłem widzieć coraz większą barierę między mną a rówieśnikami. Nie mogłem się z nimi dogadać, w ogóle miałem wrażenie, że są jacyś w ogóle inni. Czułem się samotny wśród tłumu ludzi. I zacząłem szukać akceptacji, zrozumienia w środowisku ulicznym. Zacząłem spotykać się z jakimiś tam osiedlowymi, szemranymi typami. Zacząłem się spotykać z chuliganerią. Mimo, że sam pochodzę z dobrej rodziny, to ciągnęło mnie do największej możliwej patologii. Bo tam w ogóle nikt nie patrzył, jak ja jestem, jakie mam stopnie w nauce, czy mam magistra, czy licencjat. Liczy się tylko to, żebym miał na towar i w ogóle jestem wtedy super gościu. Z czasem po prostu zacząłem wchodzić w coraz bardziej patologiczne środowiska. I zacząłem szukać też różnych doznań, zacząłem też szukać, w związku z tym, że no nie oszukujmy się, jak się spotyka z jakimiś osiedlowymi ludźmi w towarzystwie osiedlowym, no to nie mówi się, nie rozmawia się o poezji, czy tam, nie wiem, o muzyce Brahmsa i tak dalej. Więc po prostu zacząłem brać towar, tak? Zaczęło się od tego, że w wieku 12 lat zacząłem pierwszy raz jointa. Później, jak już to mi się zaczęło nudzić, to już zacząłem wchodzić coraz bardziej niszczące używki. I po jakichś 4 latach miałem taki w ogóle moment w swoim życiu, że zaręczyłem się z jedną dziewczyną. Miałem wtedy 18 lat, w ogóle zaręczyłem się z jedną dziewczyną, jak poszedłem na studia i zauważyłem, że tak naprawdę całe życie przede mną i że mogę się jeszcze wyszaleć. To zacząłem żałować swojej decyzji i postanowiłem, że z racji tego, że nie byłem w stanie o tym powiedzieć, tak, że nie jestem gotów w ogóle, że to dla mnie, bo małżeństwo to był dla mnie jakaś fanaberia, ale jak przychodzi co do czego, zderzyć się z rzeczywistością, to w ogóle mnie to przerosło. Więc postanowiłem, zrobiłem sobie taką taktykę, żeby mnie rzuciła, to postanowiłem być coraz gorszym człowiekiem. Po prostu. Więc zacząłem robić jakieś różne sceny zazdrości, zacząłem brać coraz więcej narkotyków. Już w końcu nawet się nie kryłem z tym, że biorę narkotyki, tak? I dziewczyna do mnie wracała chyba z 8 razy, aż w końcu za 9 razem postanowiłem, że po prostu jak tak nie mogę się od niej uwolnić, postanowiłem ją zdradzić.
Straciłem ją. Po tym po prostu, jak ona odeszła ode mnie, tak zrozumiałem, w ogóle doszła do mnie ta świadomość, że wow, co ja zrobiłem? Dziewczyna do mnie 8 razy wracała, po prostu okazałem się totalnym, w ogóle totalnym bydlakiem. Doszedłem do wniosku, że w ogóle już dla mnie życie stracone. W ogóle wkręciłem sobie taką jazdę na autodestrukcję, że z racji tego, że zniszczyłem życie dziewczynie, która na tamten moment, moim zdaniem, nie kochała, to doszedłem do wniosku, że już nic bardziej ciekawego, nic wspaniałego w życiu mnie w ogóle nie spotka. Więc kręciłem sobie taką jazdę na autodestrukcję, że ja w ogóle chcę się zniszczyć, chcę się w ogóle za to ukarać. I od tamtego momentu, czyli od 2012 roku, przez 4 lata, pamiętam, tylko miałem miesiąc trzeźwości może. Miesiąc trzeźwości. Ja w ogóle nie byłem trzeźwy przez ostatnie 4 lata swojego nienawróconego życia. Codziennie musiałem, codziennie zaczynałem dzień od jakiejś trawki, od wąsa, od fety. I później, jak już skończyły się narkotyki i weszły na rynek dopalacze, to już później zacząłem już brać tylko to. I był taki po prostu moment, że we mnie po prostu coś pękło i mi przestało zależeć na wszystkim. Na wszystkim. Na znajomych, na talentach moich, na tym, co w ogóle zrobiłem w ciągu całego życia, na rodzinie. Zacząłem okradać moich bliskich, zacząłem w ogóle okradać moich lokatorów. Sprzedałem wszystkie moje instrumenty, po prostu poszły na pieniądze, oddałem do lombardu po to, żeby mieć na towar. I znalazłem się w takim po prostu punkcie, że Boże Narodzenie, moja rodzina i moi znajomi lokatorzy, z którymi mieszkałem, powiedzieli mnie, że po prostu nie chcą mieć ze mną nic wspólnego, bo jestem skończonym degeneratem, w ogóle nie chcą kogoś takiego znać. W ogóle wstyd mnie znać. W ogóle wstyd mnie znać. I wtedy pamiętam, zadzwonił do mnie jeden brat. To było w Sylwestra. Pamiętam, że to było w Sylwestra. Zadzwonił do mnie i powiedział: słuchaj. Znaczy on też jeszcze tak na marginesie, on mi głosił w ogóle Jezusa, tam Bóg przyspłukał przez niego do wrót mojego serca. Chciał się tam do mnie dostać, tylko ja po prostu śmiałem się z tego człowieka, co myślę, że jakiś kurczę, w ogóle wariat do mnie dzwoni, jakiegoś Jezusa chce mi wcisnąć. I zadzwonił do mnie 31 grudnia 2015, mówi: Artur, ja wiem, że u ciebie się dzieje bardzo, bardzo źle. Jesteś po prostu, teraz wiem, że w najgorszym, najciemniejszym miejscu swojego życia. Przyjdź do mnie jutro, zrobię ci zupę pomidorową, porozmawiamy, zobaczę, w jakim jesteś stanie. I skuszony propozycją dobrej pomidorówki przyszedłem do niego 1 stycznia i zaczął mi mówić o Bogu. Zaczął mi mówić o Bogu. I tak właśnie sobie siedzę, taki w ogóle przestraszony wszystkiego, bo ja w ogóle byłem człowiekiem przestraszonym wszystkiego, zanim się nawróciłem. No i tak w ogóle siedzę u niego, on mi mówi o tym Jezusie. Ja sobie myślę, mówię: dobra, no Artur, to decyzja jest w ogóle po twojej stronie. Możesz wybrać teraz w ogóle błogosławieństwo czy przekleństwo. Chcesz w ogóle skończyć tak, jak skończyłeś, tak jak jesteś w takim stanie teraz, tak? Dalej chcesz się niszczyć, czy może chcesz złapać za rękę Jezusa? Chcesz, żeby po prostu zaingerował w twoje życie, żeby całkowicie po prostu zburzył to, co stare i postawił na nowym fundamencie. Mówię: tak, chcę. Pamiętam, że zaczął się za mnie modlić, oddałem swoje życie Jezusowi wtedy, zaczął się za mnie modlić i jakoś tak ta modlitwa była taka bez żadnych manifestacji, w ogóle nic się nie działo, tak po prostu sobie stałem, zjadłem tą pomidorówkę i mnie puścił do domu. A później, najlepsze było dopiero, jak później wróciłem do domu. Bo z racji tego, że zanim przed nawróceniem też byłem satanistą i miałem kontakt z demonicznym światem, to bardzo dużo złych rzeczy się do mnie przykleiło. Więc jak tylko wróciłem do domu, ja przez 3 dni żygałem czarną smołą. No taką gęstą, czarną po prostu smołą. I nie byłem w stanie w ogóle ruszyć się nawet do kibla, więc miałem miskę podstawioną i tam to, co ze mnie wylatywało, to leciało do tej miski. Ja pamiętam, po tych 3 dniach takiej po prostu katorgi, jak to wszystko ze mnie po prostu wypływało, ja w ogóle obudziłem się, taki w ogóle czułem się taki lekki, czułem w ogóle, że coś we mnie pękło, że w ogóle że jestem zupełnie inny. Ja zrozumiałem, że to nie była jakaś moja wkrętka, jakaś tam jakieś moje, jakby to powiedzieć, moja auto, jakaś sugestia, tak, że on mi powiedział tutaj, że Jezus teraz zaingeruje w moje życie i ja sobie coś wymyśliłem. Nie, ja naprawdę poczułem realnie, że ja już nie chcę grzeszyć.
Oczywiście tam upadałem jeszcze wiele razy z narkotykami, tak? Bo ja sam, mając taką naturę, też nie umiałem żyć normalnie. Długi był czas naprawdę, kiedy po nawróceniu jeszcze upadałem. Długi był czas, kiedy jeszcze się myliłem, kiedy jeszcze w ogóle wpadałem w tamto towarzystwo stare, ale po prostu ja wiedziałem w swoim sercu, że ja już nie potrafię tak żyć. Może nie umiałem na tamten moment żyć inaczej, ale ja wiedziałem, że ja już po prostu nie chcę, że mam tego dosyć potąd. I pamiętam, że poszedłem do wspólnoty, poszedłem do kościoła, zaczęło się moje życie budować od początku. Wszystko zaczęło się powoli prostować. Ale był taki jeden moment, kiedy ja sobie pomyślałem, w ogóle super, wszystko fajnie, życie mam zbudowane, pójdę sobie na jedną imprezę, nic się nie stanie w ogóle. Zajaram sobie jeszcze raz, zaćpam sobie jeszcze raz. I potem wszystko w ogóle wróciło na stare tory. W ogóle zauważyłem, że diabeł to jest w ogóle chytrapała, tak? On podsuwa w ogóle takie rzeczy, takie smaczki. W ogóle zauważyłem, po prostu później to zrozumiałem, tak? Że to był ten głos, który mówił mi, przecież jesteś synem, jesteś zbawiony tam, możesz sobie grzeszyć w ogóle. Możesz sobie grzeszyć. Tak, tylko po prostu grzeszyć możemy. Nie oszukujmy się, jesteśmy tak wolni, Jezus nas tak uwolnił, że możemy grzeszyć. Ale po prostu w tym wszystkim pamiętajmy, że jest jeszcze miłość, tak? Że jest jeszcze miłość. Ale w ogóle zapomniałem o tym, że Bóg mnie kocha. Ja miałem deficyty straszne, jeszcze nieuleczone jakieś rzeczy w ogóle z odrzucenia, więc ja zacząłem znowu wpadać w towarzystwo tamte. Bo nie umiałem sobie z tym poradzić, nie wiedziałem, bo nie umiałem odebrać miłości od Boga. Nie potrafiłem. Dużo o niej słyszałem od ludzi, dużo o niej słyszałem w kościele. Dużo o po prostu też słyszałem o niej po prostu też kazań, ale i tak dalej. Ale ja sam nie byłem w stanie po prostu jej przyjąć. I jak wtedy po prostu upadłem tak znowu, tak na bardzo, tak dosłownie na ten sam poziom, taki bardzo niski, ja wtedy po prostu powiedziałem, tato, ja w ogóle nie wiem, co mam teraz zrobić. Ja w ogóle nie wiem, jak mam z tego wyjść. Nie potrafię sam. Wiecie, robiłem bardzo dużo rzeczy, które mi mówili. Robiłem bardzo prawidłowe rzeczy, które mi też ludzie przedstawiali. Ale nie rozumiałem jednej rzeczy. Że to miłość Ojca powoduje, że my chcemy się opamiętać. Ja przestałem grzeszyć na jakiś tam czas przed tym upadkiem. Bo myślałem, że to coś we mnie zmieni, tak? Że jak odetnę źródło w ogóle kontaktów z ludźmi, tymi, co mnie degenerowali, to myślałem, że coś się w moim życiu zmieni. Nic się nie zmieniło. Ja tylko odciąłem martwe rzeczy ze swoich tam gałęzi, z drzewa swojego życia, ale w środku cały czas został suchy pień, bez miłości. I pamiętam, że powiedziałem to do Boga, powiedziałem te słowa i wylała się na mnie taka niesamowita, taka substancja miłości w ogóle, taka substancja miłości. I pamiętam, że następnego dnia wstałem i już po prostu nigdy więcej tego nie zrobiłem. I teraz po prostu wiem, że nieważne, co teraz mnie spotka w życiu, nieważne, przez jakie jeszcze problemy przejdę, to wiem, że po prostu, że Jego miłość jest w stanie zmienić wszystko w Twoim życiu. Byłem też człowiekiem bez domu, nie miałem dachu nad głową. W ogóle by mnie wszyscy nie chcieli po prostu wyrzucić. Wszyscy, nikt mnie nie chciał za bardzo pod dach przyjąć. Jak mnie rodzina przyjęła, to był dla mnie taki dom, że chciałem stamtąd uciekać po prostu. Wszyscy na mnie patrzyli się jak jakiegoś pasożyta, jak na wariata po prostu. Jeszcze jak zacząłem się innymi językami modlić, to zobaczyli moi rodzice, mówili, że po pogotowie psychiatryczne w ogóle dzwonią, tak? W ogóle przyszedł wariat naćpany i modli się jakimiś językami, tu wkręca, że się nawrócił, że Jezusa poznał. Komedia. I po tych 2 latach pamiętam, jak poznałem moją obecną żonę, to powiedziałem, Boże, jeżeli w ogóle to jest moment teraz dla mnie, żeby wejść w nowy etap swojego życia, to ja potrzebuję mieszkania. Potrzebuję mieszkania. Miałem wtedy małą kawalerkę. Dzwoni do mnie tydzień później i mówi, dzwoni do mnie mój ziemski ojciec tydzień później i mówi, synu, wiesz co? Nie wiem dlaczego, ale mam taką ochotę w ogóle kupić mieszkanie i wyremontować. Zobaczyłem dobroć tego Boga w moim życiu. Zobaczyłem miłość tego Boga w moim życiu. Mimo, że sobie na to nie zasłużyłem, mimo, że sobie nie zasłużyłem na te wszystkie rzeczy, mimo, że sobie nie zasłużyłem przez to, co robiłem przez wiele lat w mojej rodzinie, na to mieszkanie, to ja po prostu widzę w tych wszystkich rzeczach to,
że tylko miłość jest w stanie zmienić cię wewnętrznie. Amen. I mnie zmieniła miłość. Nie martwe uczynki, nie branie po prostu narkotyków. Nie odcinanie samych po prostu ludzi od siebie. Nie życie w takiej zewnętrznej świętości, wiecie, że tutaj nie biorę narkotyków, tutaj chodzę do kościoła, tutaj się modlę, tutaj ten, dyscyplinuję się, właśnie nie. Dopiero jak ja zrozumiałem substancję miłości, to wszystko zaczęło we mnie normalnie żyć. I te wszystkie rzeczy, które ja robiłem, no uczynkowo, tak zewnętrznie, one zaczynały mieć w ogóle moc w moim życiu, bo one wypływały z serca. Więc wszystko, co robisz, zawsze rób z pułapu serca, bo tylko to powoduje prawdziwą, trwałą zmianę w twoim życiu. Amen. Amen. Amen.